Idź książeczko między ludzi, idź i myśli piękne budź, a gdy myśl się pięknie zbudzi, sama zarżnie wszelką chuć. Nie zabrną me twory pod żadne strzechy, bo wtedy na szczęście żadnych strzech nie będzie. W ogóle z tego żadnej nie będzie uciechy. I tylko świństwo równomiernie rozpełznie się wszędzie. Życie składa się z małych przyjemności i do potworności nadężonych mąk. Ledwie ach coś komuś pogryzie do kości, już się ach zaczyna nowej męki krąg. O pracu, która uszlachetniasz ducha, jesteś jak słońce, co w nas ciepłe. Różnorodność przeżyć nigdy nie zaszkodzi. Jeśli się człowiek przedem nie warto zasmrodzi. A gdy i to nawet i tak nie zaszkodzi, bo właściwie mówiąc, kogo to obchodzi? Hej! Życiowe rady. Puśćcie tam je. Puśćcie. Puść. Potem chycniesz w grób i kup. Z chamami! Trzeba rozmawiać po chamsku. Od społeczeństwa nie wywiniesz się, brat. Z niego wyszedłeś i nic ci nie pomogą żadne abstrakcje. O, jakie dziwne formy może przybrać szaleństwo ludzi zdrowych. Nie zatruwają się tylko blagierzy, typy tak przeintelektualizowane, że w gruncie rzeczy blagierom równe. Świadome przeciwdziałanie fatalistycznym wypadkom gorsze jest od biernego poddania się przeznaczeniu. Złe wiadomości trzeba mówić bardziej w porę niż dobre. Maska to rzecz niebezpieczna. Życie ma swoje zalety. Trzeba tylko znaleźć siłę, by je poprowadzić. Trzeba najpierw siebie stracić, żeby siebie zyskać. To jest trudniej niż siebie zrobić. Daleko trudniej jest nadawać wartość czemukolwiek w życiu nie się odbierać. Uważam, że wielkie rzeczy powstają w człowieku nie wśród wypadków. One się w nich przejawiają, ale tworzy się człowiek jedynie w walce z sobą. Każde nieszczęście musi być podstawą nowej siły. Trzeba umieć odwracać wartość złych wypadków. Pamiętaj, że nie wszystko jedno, skąd się patrzy na życie. Czy z loży partyrowej, czy z przysyconego wyziewami paradyzu. Każdy ma swoje, bez oglądania się na innych. Pamiętaj, że główna rzecz w życiu to jest się nie przeczekać. Musimy wyjść poza osobowość. Inaczej nie stworzysz nic. Jest się choćby w niekontrolowanych myślach swych takim, jakim się jest naprawdę. I nie trzeba żałować tej odrobiny swobody, jaką się ma w tym potwornym więzieniu, jakim jest świat i życie. I sam człowiek dla siebie. Tylko w kompromisie jest przyszłość. Przynajmniej na dystans naszych tymczasowych istnień. Wyrzuty wszyscy mogą mieć, na to ich stać, ale żeby robić tak, aby ich nie mieć, tego nie mogę. Jak masz wyrzuty, to idź do dermatologa! Szara maść i zdrów jesteś za tydzień. A na duchowy wyrzuty po prostu od co? Swobodę trzeba zdobyć. To jest kardynalne prawo ewolucji społecznej i indywidualnej. A do tego potrzebna jest dyscyplina. Czasem dobra cytata z jakiegoś morowego pana z przeszłości więcej znaczy niż tysiące doświadczeń obcych.
Na to są dawni mistrzowie, aby ich cytować. Tylko cytować w odpowiednich chwilach. Przeżywać tego już nie możemy. Życie jest jak rana, którą zapełniać można tylko rozkoszą. Życie jest tak samo ohydne i potworne wszędzie. Tu nie pomogą dekoracje, czerwona pustynia, nie kwitnące wnącze czy pierwszorzędny hotel. Żyć w ciągłym niezdecydowaniu. W ciągłym zamiarze. Obiekt. Tylko w tym jest przyszłość i doskonała okropność. Wszystko przychodzi albo za późno, albo za wcześnie. Czy jestem zmienną, niezależną, czy też tylko też stosunkowo prostą funkcją? Ostatecznie wszystkie systemy nie są w stanie dać rady tajemnicy istnienia. Prawdy największe są też banalne. Zwykły człowiek nie zniży dobrowolnie standardu życia, chyba że mu się da porządnie wpysk. Lokaj lokajem zawsze pozostanie w takim czy innym reżimie. Są dnie kwiaty. Są dnie lwociny. I wypociny. Ale czy te pierwsze nie wyrastają względnie rzadko na odpowiednio przezwyciężonych tamtych? Trzeba czasem miesięcy całych czarnej, pozornie jałowej pracy, aby znienacka uszczknąć sobie taki śliczny dzionek lub choćby smaczne pół godzinki. O miłości i relacjach damsko-męskich. Wielka miłość, tylko niespełniona, nieskonsumowana pozostaje najpiękniejsza. Męczarnia jest najgłębszą istotą miłości. Czyste uczucie jest tylko formą psychicznego onanizmu. Gdzie jest możliwość zdrady, nie ma już mowy o miłości. Od żalu do miłości jest tylko jeden krok. Nieszczęśliwa miłość zmienia się albo w łagodne przywiązanie, albo potęguje się aż do nienawiści. Ach, co za szczęście móc kochać jedną tylko istotę, a na wszystkie dziewczynki świata patrzeć jak na stada pingwinów lub istoty z innej planety. Takie czas. Tacy ludzie. Trudno. Muszę wśród nich niestety żyć i robić dalej to, co mi nakazuje głos sumienia. Trudno. Ludzie błażą jedni na drugich i to jest wstrętne. Mężczyzna powinien ciągle pożądać. Ciągle, ciągle, nigdy nie mieć dosyć, żeby zrozumieć dopiero jak kobieta pogardza. Czy jest gorsze upokorzenie dla mężczyzny niż akt płciowy? Uroczo. Może być tylko nieznana kobieta. Opisać kobietę od środka jest nie sposób. Na tym załamują się największe tytany literatury. Kobietę od środka może opisać tylko kobieta. Rzecz dziwna, nigdy tego nie robi. Prawdziwa kobieta nie jest zła, ani dobra. Jest kobietą i to wystarczy. A winni są zawsze i tylko jedynie mężczyźni. Nikt nie triumfuje bardziej nad niczym, jak kobieta nad światem całym i tajemnicą osobowości. Kobieta przyzwoita nie myśli o życiu erotycznym. A jeśli myśli, to z obrzydzeniem. Ale przecież od czasu do czasu wyżyć się musi. Jak? Wiedzą o tym kochankowie. Pogardzam mężczyzną, który ginie przez kobietę. To dowodzi tylko tego, że nie ma w nich żadnych istotnych wartości. Najgorsza kobieta nie jest nigdy winna. Mężczyzna gubi sam siebie, wszystko jedno pod jakim pretekstem. Czy jest coś gorszego dla kobiety, jak pogardzać kochanką?
a choćby pożądanym przyjaciół mężczyzn, nie czując jego wyższości. Kobieta może tęsknić w sposób piękny. Mężczyzna jest w tym głupi i godzin pogardy. Małżeństwo. Symbol dwoistej, granicznej jedności. Zupełnego zagłupienia i tymczasowego zanik osobowości na rzecz społeczeństwa. Dobra żona nie powinna zbyt wiele wiedzieć o swoim mężu. Mąż musi być w pewnych granicach tajemnicą. Witkacowskie hasła. Wielkość jest tylko tym, co się udaje. Niedawno dawni mędrcy widzieli w niczości pojęcie twórcze i dodatnie, jako odskocznie i kryterium. Dziś uważane jest ono za bezpłodną marę bezpojęciową i niesłusznie. Teorię pojęć można dopiero zbudować na teorii rzeczywistości. W dawnych czasach nie było społecznego kłamstwa na wielką skalę. Ludzie przeważnie wierzyli w to, co robili i wyznawali otwarcie swoją wiarę. Droga doskonałości idzie przez wolną eliminację dowolności. Innego wyjścia nie ma. Za dużo u nas książek się pisze dla przypodobania się jełopom, którzy płacą za dowcip, lekkość i zwykłe nawet błazenady. Pokonać śmierć można tylko umierając. Śmierć jest wyprostowaniem się konieczności w umiarach dostępnych naszym zmysłom. Śmierć, najwyższa sankcja osobowego istnienia. Samobójstwo nie jest zbrodnią. Jest zwyczajnym świństwem prawie takim, jak społeczna sprawiedliwość. W naszych czasach świnie można znaleźć w ze czystej metafizyki. Metafizyczne jest coś, co ma związek z poczuciem dziwności istnienia i bezpośrednim pojmowaniem jego niedociężnej tajemnicy. Symptomem najgorszego upadku jest to, jeśli zaczynamy zazdrościć ludziom żyjącym złudzeniami. Odwaga nie polega na tym, żeby nie bać się wcale, tylko na opanowaniu strachu. Jednym słowem, im większy strach, tym większa odwaga. Ideę upaństwowienia wszystkiego i ludzkości bez państwa. Oto wyrobiliśmy wszelkie ludzkości. Świat nie może być tylko zbiorowiskiem. Musimy je organizacją, skoro nie musimy być. Nie mogę. Tylko droga do czegoś jest czymś istotnym. Osiągnięcie cel jest niczym. Wahania i zawroty są konieczne. Cały świat stoi na oscylacji. Męczeństwo dla formy zewnętrznej jest rzeczą śmieszną. Od genialności do trywialności jest tylko jeden krok. Tajemnicą jest istotą metafizyki. Szatan nie może istnieć bez Boga, a nie Bóg bez szatana. Dlatego go stworzył. Bóg jest wszystkim i nie rządzi światem, tylko samym sobą. Nie ma różnicy między religią a matematyką. Obie są tylko różnymi sposobami chwalenia Boga. Tylko, że ta religia mieści się w pierwszym etapie. Religia jest najgłębszą prawdą, a te wszystkie jej pochodne to już nie wiara. Tylko omamianie słabych dusz niezdolnych do patrzenia oko własnej ich metafizycznej pustce. Automaty nie potrzebują religii! Rozmaśmy cię kiedyś idealna! Organizacja społeczna rozdzieli bez reszty wszystkie funkcje według zdolności, ale hierarchia nie zniknie nigdy! Cóż to za rozkosz jest tworzyć coś doskonałego, odrębnego w sobie, istniejącego własnym życiem. Na dnie wszystkiego dwie są tylko wartości, sztuka i religia, czyli dla nas, współczesnych, filozofia. Umiejętność bycia w dzisiejszych czasach tajemniczym uważam za sztukę najwyższą. Dobrze. Za podstawę do nieobliczalnych możliwości. Jest największą sztuką. Odpocząć można tylko w zupełnym bezsensie. Cóż?
Cóż jest warte cokolwiek bądź bez możliwości uświadomienia? Prawda musi owinąć się w płaszcz fałszu, aby być powabniejszą. Świadomymi pragmatystami są wszyscy od wymoczka począwszy. Wszyscy mają rację i to jest najgorsze. Przez Macieja Witkiewicza warsztatów ekscentrycznych, którzy teraz na Państwa oczach zostaną ucertyfikowani. Tak jak mam ułożone, Rafał Biela. Ksenia Tchuszko. Aleksandra Cicholewska. Kamil Michaluk. Jolanta Krawczykiewicz, Martyna Gierszewska, Jolanta Sarwińska, przepraszam, Jolanta, Michał Studziński, Paulina Miecznikowska. Zrobiliśmy ten mini spektaklik w ciągu właściwie godziny i 15 minut. A w nagrodę za to juror otrzymuje koszulkę. Dobry rozmiar. Dziękuję. Musimy wręczać. Juror otrzymuje koszulkę. Juror, dziękuję. Nie całuję. Do koszulki dołączona jest chusta dla żony. Właśnie. Żona obszerna jak juror, więc doszyję jej resztę. Drodzy Państwo, 14. ogólnopolski konkurs interpretacji dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza dobiega końca, bowiem oni zeszli. Zorganizowali go Słupski Ośrodek Kultury i Oddział Okręgowy Towarzystwa Kultury Teatralnej Teatr Rondo w Słupsku przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Słupsku i Samorządu Województwa Pomorskiego Oklaski. Przy współpracy z Muzeum Pomorza Środkowego i Nowym Teatrem w Słupsku Oklaski. Protokół jednoosobowego jury ekscentrycznego 14. ogólnopolskiego konkursu interpretacji dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza Witkace pod Strzechy, Nowy Teatr Słupsk, 18 września 2011 roku. Jury ekscentryczne w składzie: Maciej Rafał Witkiewicz przewodniczący, Maciej Witkiewicz członek, Maciej Witkiewicz sekretarz. Bez członka. Po długiej i burzliwej dyskusji, biorąc pod uwagę 15, słownie 15 napotkanych w Nowym Teatrze wykwitów twórczości, różnorakiej postanowiło nie przyznać nagrody głównej. Ale postanowiło przyznać namaszczenie w postaci chust Witkacego ufundowanych przez Urząd Miasta Słupska i albumów ufundowanych przez dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
poprosimy o wręczenie pana Jerzego Barbarowicza, dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego. A namaszczenie otrzymują Marta Markiewicz za Sarsaparillę, słodki wyciąg z kolcorośli. Proszę się napatrzeć, Marta Markiewicz. Oraz za kpinę Andrzej Kądziela, pastor. Zostanie posłana. Panie Jerzy, proszę po prostu pozostać. Bo dobrze, to wszystko mam po prostu. Tak jest. Okej, dobrze, że zjadłem dobre śniadanie. Upominki w postaci konkursowych koszulek dla Teatru Kontemplującego w Słupsku. Oraz Huberta i Amadeusza, braci Gendigów od Krzyża, również ze Słupska. Bracia od Krzyża widocznie zakon ubogi, koszulek nie przyjmują. Jury postanowiło, nie przyznając nagrody głównej, przyznać wyróżnienia. Po 499 zł i 98 groszy minus podatek. Każde ufundowane przez miasto Słupsk. Pierwsze, za cykl fotograficzny Istnienie dla Anny Bobryk. Za performatywne malowanie aparatem i programem komputerowym zatytułowane Beznadziejna nuda albo Szkic głowy w Filipinie Krapekie. Spontanicznie przemyślaną działalność artystyczną inspirowaną mitami osnuwającymi miłościwie nam panującego Stanisława Ignacego Witkiewicza oraz w mniejszym lub większym stopniu jego utworami Kamilowi Michalukowi i Michałowi Studzieńskiemu. Oraz duetowi Trio za Muchaham. ...499,92 minus podatek Urząd Miejski w Słupsku. Nie przyznając nagrody głównej, jury ekscentryczne postanowiło przyznać nagrody ważne i nagrody równie ważne. Wśród nagród równie ważnych mamy dwie nagrody równoważne. I każda z nich jest w wysokości 999 zł i 43 grosze minus podatek. Nagrody ufundowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Jedną z tych równie ważnych, równoważnych nagród niegłównych dla grupy teatralnej Forma za Kurdy Pieł. Druga z równoważnych, równie ważnych nagród w wysokości 999 zł i 43 grosze minus podatek dla bab z niebieskiej wódki. Za jeden. Państwa,
dwie nagrody ważne. Laureatów prosimy o układanie się warstwowe na poprzednich laureatach. Pierwsza z nagród ważnych w wysokości 1999 zł i 18 groszy minus podatek, ufundowana przez miasto Słupsk dla Tomasza Popławskiego za dwie prace plastyczne. Grosze. Druga ważna nagroda wędruje w ręce alternatywnego bedekera Słupska, Krzysztof Tomasik. Postanowił rozdać swoje honorarium w ręce Lotnej Grupy Witka Cypr. Chciałem, prosiłem. Ale to prosiliśmy w kuluarach. Juror skromnie siedzi w cieniu. Juror także rozdaje Uli Sawickiej za działanie ruchowo-wizualne Czysty Ser. Oraz juror dokłada chłopakom. Michałowi Studzińskiemu i Kamilowi Michalowi. Drodzy laureaci, droga publiczności, w kwestii nagród to wszystko. Nie. Jeszcze? Nie, bardzo prosimy tych wszystkich, którym zostały przeczytane kwoty w wysokości i podatku, o udanie się na zaplecze do pani Joanny, przeliczenie, podpisanie. Proszę utworzyć kolejkę godną. Gdzie nagrody zostaną odebrane? Na kolejny kwot. Na 15 jubileuszowy. Kolejka godna w tę stronę będzie szła. Ponieważ jest to koniec werdyktu, przyjęło się, że werdykty kończą konkursy, turnieje, festiwale. Na Witkacem zdarzyć się może wiele rzeczy, bo to taki festiwal. Wczoraj na przykład zdarzyło się, że niemowlę adoptowało nastolatka. 14-letni Witkacy pod strzechy kończy się w tej chwili, ale Witkacomania trwa. O 15 nasz juror ekscentryczny będzie gościem spotkania z sobą, profesorem, z sobą jako profesorem. Nie, profesorem żadnym. Nie, ale jestem profesorem, ale jestem Maciejem Witkiewiczem. Nie, u nas jest pan Maciejem Witkiewiczem. Na tym spotkaniu... Nie, będę Maciejem Witkiewiczem. Nie jestem profesorem, bo się pokłócimy, proszę. Dobrze, to jeżeli ktoś z Państwa wybierał się na spotkanie z profesorem, proszę zostać w domu, ale jeżeli właśnie ktoś z Państwa... Przyniosę kiełbasę wyborczą, którą obiecałem tego pindziuka. Chcę przyjść. Przemówię do Państwa innym głosem. Dobrze. O 15 tutaj, nie na dużej scenie, jak było zapowiadane, ale tutaj na tej scenie spotkanie z Maciejem Witkiewiczem, Jackiem Butrzem, Andrzejem Marią Marczewskim
i film Tajemnice grobu Witkacego oraz materiały filmowe z wizyty zespołu Nowego Teatru w Jeziorach. A żeby zakończyć 14, proszę panią dyrektor Jolantę Krawczyk-Kiewicz certyfikowaną popapranym certyfikatem udziału w warsztatach realizowanych przez Macieja Witkiewicza o to wszystko, co się robi na koniec. No tak, no. Nie. Za grzeczny mi się ten festiwal wydaje, Macieju Witkiewiczu. Nie wiem, czy mi się tylko wydaje, czy tobie się też tak wydaje. No grzeczny. Niegrzeczny był 13. Może to z powodu, że był 13. Mam nadzieję, że 15 nie będzie jakiś jubileuszowy beznadziejny, bo to by było w ogóle straszne. Dopilnujemy, żeby nie był jubileuszowy. Ale to o 15. 15, w przyszłym 15, roku. Ale o 15. O 15. Coś zaproponuję. Tak, dobrze. To publicznie, przed kamerą. Fantastycznie, bo jak... Coś w zamian. Coś w zamian było w zeszłym roku. Teraz tak. Będzie coś w zamian, dobra? Dobra, cudownie, dobra. Ja już jestem pod... Już, może, już jestem może nie wypada, się... ale ja chcę Joli zaproponować Grudzia. To ona powinna mnie. Ale może. A gdzie brawa?